Hej, cześć, z tej strony Xen, witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin. I dzisiaj wrócimy sobie do modzika z Sonika, gdyż tutaj wyszedł kolejny remix tej piosenki. Ostatnio widzę, że lubią tutaj ludzie remiksować tę piosenkę. Mamy pierwszy Triple Trouble, ale tym razem zagramy sobie na postaci z Creepypast. I pierwszą z nich jest Myszka Miki, więc jestem ciekaw naprawdę, jak tutaj to wygląda. No i mamy naszą Myszkę Miki. O tak! Trochę przerażająco wygląda Myszka Miki jako tutaj cyklop z jednym okiem. Jeszcze gorzej to wygląda. Ale dawno nie słyszałem tego głosu Myszki Miki, nie? To naprawdę fajnie do tego wrócić. Ale zauważyłem właśnie, że ten Triple Trouble ludzie lubią naprawdę bardzo przerabiać. Ale w sumie nie dziwię się, jest to naprawdę fajna piosenka, fajnie zrobiona. I można tutaj dodać wręcz trzy postacie, więc... Ale jestem ciekaw, kto jeszcze tutaj jest, nie? Oprócz Myszki Miki. Wiem tylko, że właśnie to jest Myszka Miki i chyba Sonic, który się nie zmienił. Ale widzę, że chyba jest inny charting w ogóle piosenek. Całej piosenki jest. Bo nie przypominam sobie, żebym tak grał. Tak, jest inny chyba. Albo mi się wydaje po prostu. I też boyfriend ma inny głos? Tak. No ale tak, Monikę mamy już. Tam chyba jeszcze wyszła jakaś ekstra Monika, ale już nie chciałem wam powtarzać tego moda, bo tam po prostu jest lepiej to zrobione niż Triple Trouble Monika. Jakieś tam więcej efektów i tak dalej, to bez sensu nagrywać jeszcze raz. Ale no, jak zobaczyłem Myszkę Miki w tej wersji, musiałem, kurde. I to też jest niezłe wyzwanie w ogóle dla mnie. W ogóle jestem ciekaw, czy jakieś instakille będą tutaj, bo w Monice to było ciężko z psychą. Jestem ciekaw, co tutaj dodadzą. Ale widzę, że nie dają wytchnienia, cały czas trzeba napieprzać. Nawet nie mogę się przyjrzeć tej Myszce Miki. Okej, dobra, Sonika mamy standardowo. O, i znowu się teraz zmienił głos temu boyfriendowi. Czyli co każdą postać on będzie miał inny głos? Nie no, ale uważam, że ten mod Sonicowy jest chyba najlepszy ze wszystkich takich horrorowych. Jest najbardziej taki... Z tego? Mamy tego gościa z monochroma? Okej. Ale mamy głos dziwny. O Jezu, już myślałem, że to jest instakill, dobra. Czyli mamy jakieś czarne strzałki, jak to trzeba uważać. Zabieram HP po prostu. Ale jest progres. Monochrom teraz nie jest w czarnym tle po prostu. Już mamy... Mam mały progresik, chyba wyszedł z tego świata. I'm dead. A tak fajnie to mówił. I'm dead. Nie wiem, czy mi to wyszło, bo mam słuchawki i wstrzymówkę. Gdzie nadaje to na montowanie, zobaczy, czy wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. O Jezu. Się przyzwyczaiłem, że trzeba klikać dużo. Ale taki spokojny on ma głos tutaj. Żadnego jumpscare'a nie ma. Ciekawy jest. Ale nie no, ciekawy mnie w cholerę, kto jest trzecią postacią. Jeśli jest Myszka Miki, monochrom, to kto by mógł być z tych horrorów? Freddy'ego raczej to nie dodadzą. Pierwszy mi się tak... Szczerze? Nie przychodzi mi nikt do głowy. Może z Lullaby też jeszcze z jakiegoś tego moda? Nie no, chyba z dwóch nie dodaliby. Kurde, możecie teraz pisać w komentarzach, kto będzie trzeci. I później zobaczymy, czy mieliście rację. Możecie sobie sami zobaczyć i ja też sobie popatrzę, kto strzelił dobrze. Tak myślę, ale... Teraz tyle modów wyszło horrorowych, że ja już nawet nie wiem, co mam myśleć. Ty, może Slenderman? Tak trochę, nie? Mi pasował. Bo las, czy coś takiego? A graliśmy na Slendermana. Oj, ten moment. Super jest ten moment. Jak boyfriend też śpiewa, to jest. Ma coś w sobie ten moment, naprawdę. Taką moc ma. Znaczy moc, w sumie moc taką tragedię, nie wiem, takie dziwne uczucie mam, jak jest ten moment. Takiego smutku, ale zarazem
takiej chęci walki ze złem, czy coś w tym stylu. Nie wiem jak to określić, ale to jest takie dziwne uczucie. Macie też to? Może ja jestem po prostu wrażliwy na takie jakby tłony piosenek. Bo na mnie osobiście bardzo mocno działa muzyka. A to ja... Nie, z tego się w ogóle nie spodziewałem gościa. Serio? Z creepypasty? Nie, no tego zabójcę wzięli? Zarąbiście. Bardzo dawno go nie słyszałem. Kurde, aż będę chyba musiał wrócić z tego moda. Bo on ma tak fajny głos. Ale nie, fajnie do niego wrócić, kurde. To w sumie ten mod to jest taka nostalgia troszkę. Odwiedzamy tak jakby mody, które były wcześniej już popularne i które się grało. Nie, no ale super. Nie, naprawdę, fajnie. Jego chyba się najmniej spodziewałem. Mówię, Slenderman bardziej mi się tutaj by przepasił. Bo, no las, nie? Jesteśmy w lesie. Więc tematycznie by trochę pasowało. Ale ten też w sumie był w lesie, w tym modzie. Pasuje. Chyba Myszka Miki tutaj najmniej pasuje. No, była w mieście i tak dalej. No ale creepypasta. No w sumie, przecież właśnie, że on mi powinien wejść na pierwszy ogień od razu w głowie. Powinienem od razu o nim myśleć, przecież mod się nazywa Triple Trouble Creepypasta. On jest creepypasty przecież. Kurde. Nie pomyślałem. Ale nie, no przyjemnie. Ale cieszę się, że w miarę umiem unikać tych czerwonych strzałek. Bo, nie wiem, te takie strzałki właśnie nie zachęcają, żeby klikać, ale nie, czasami są w niektórych modach takie instakille, które aż zachęcają, żeby kliknąć. Na przykład tutaj w tym PB Corruption, jak był Flynn i Jake, to kiedyś ten mieczek był instakillem. I się, to mi się chciało aż klikać to wszystko. Ale to był błąd zawsze. Takie mind game'y to są, że... No i finał, Sonic. Kogoś ty mi tutaj przyniósł, kurde. Chciałem z nimi wszystkimi walczyć. Ale miło było sobie powspominać ich. Pora cię wykończyć. Ale wydaje mi się naprawdę, że cała piosenka jest chyba inaczej zrobiona, w ogóle inny charting i tak dalej. Piosenka jest ta sama, ale inaczej wykonany to jest poziom. Inaczej wykonany jest poziom po prostu calutki i... Naprawdę fajne. Szkoda, że tego Sonika nie zmieni. Mogliby właśnie zmienić go na jakiegoś innego jeszcze stwora. W sumie Slendermana by mogli, Slenderman też jest creepypasty. I by był takim największym stworem tutaj ze wszystkich. Możecie mi napisać ogólnie w komentarzach, bo w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, mam zamiar robić streamki. I czy by na przykład nie chcielibyście, oczywiście całe to nie byłyby streamy z FNF-a, ale właśnie, żeby na przykład sobie zagrać z widzami, zmierzyć się. Tam słyszałem, że chyba w Robloxie jest mod do FNF-a. Średnio lubię Robloxa i niezbyt mi się podoba ta gra, ale no, żeby na przykład sobie w multi pograć w tą gierkę, no to naprawdę by było fajnie. Bo właśnie brakuje w FNF-ie tego, że nie ma multi. Tylko się samemu gra. A fajnie byłoby się z wami zmierzyć na przykład. Możecie mi napisać w komentarzach, co o tym myślicie i czy byście tutaj chcieli taki pojedynek na live'ie. O, udało się. Cały poziom przeszliśmy. Nie, no fajnie było tutaj Myszkę Miki zacząć z tych wszystkich creepypast. Zobaczmy sobie, czy jeszcze jest jakaś tutaj piosenka na freeplayu, ale chyba nie będzie, bo to była tylko jedna. No, tak jak myślałem. Dobrze, tak by się prezentował Triple Trouble Creepypasta. Fajnie byłoby zobaczyć tutaj z tą Myszkę Miki Cyklopa, to było naprawdę przerażające. Ale jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka, subskrypcję, a się z wami czekam. Do zobaczenia i pa pa!